Siemanko, chciałem Wam dzisiaj pokazać cały trening na spalanie tkanki tłuszczowej i na rozkręcanie nóg na wysoką kadencję, ale zajęło mi jakąś godzinę albo i więcej samo szukanie drogi asfaltowej, bo próbowałem kawałek Zielonej Góry objechać ścieżką rowerową, która mimo, że była długa, skończyła mi się i w końcu ładowałem przez las, nie mogłem jechać drogą ekspresową. W każdym razie jestem, mam za sobą asfalt. Mam już też dosyć wyładowany telefon, więc być może całego treningu na Endomondo Wam nie pokażę, ale pokażę Wam schemat, a schemat jest taki. Pamiętacie, jak Wam mówiłem, że spalamy tkankę tłuszczową w strefie tlenowej, czyli to taki mniej więcej wysiłek, kiedy jeszcze jesteśmy zdolni w miarę płynnie rozmawiać. Dzisiaj jedziemy właśnie w takiej strefie, ale staramy się trzymać jej górnego progu, to znaczy jedziemy tempem, powiedzmy, rozjazdowo takim, no właśnie, tlenowe tempo. Kadencja dosyć wysoka, spróbujmy trzymać 80, 90, 95, w zależności od tego, na jakiej już w miarę czujecie się komfortowo, bo będziemy jechać około godziny. I robimy to w taki sposób. Jedziemy 4 minuty tempem takim, jak mówię, czyli górna granica naszego całkowicie tlenowego wysiłku. Chodzi więc o takie tempo, żebyśmy byli zdolni mówić w miarę płynnie, ale już, żeby dosyć to było dla nas utrudnione. Czyli będziemy już mieli troszeczkę podwyższoną, będziemy mieli trochę podwyższoną intensywność naszego oddechu, ale wciąż jeszcze jest to jeszcze strefa tlenowa i produkujemy dosyć stosunkowo mało kwasu mlekowego, czyli jutro nie będziemy bardzo mocno zmęczeni, nie będziemy znowu potrzebowali dnia albo dwóch na dojście do siebie. Po 4 minutach takiego lekkiego kręcenia robimy minutę na nieco wyższej intensywności. Możemy to zrobić w taki sposób, że zrzucamy jedno przełożenie w dół na kasecie tylnej. Tak? Czyli jeżeli jedziemy, powiedzmy, nie wiem, tam 3-6, 3-7, to zrzucamy na albo 3-7, albo na 3-8. Zrzucamy na jedno oczko w dół, starając się utrzymać tą samą kadencję, tę samą kadencję. Czyli intensywność będzie taka, że już będzie nam bardzo trudno mówić, albo już nawet nie będziemy w stanie rozmawiać. Nie ma to być super wysoka intensywność, więc jeżeli czujecie, że ten jeden ząbek w dół to jest dosyć dużo, to po prostu kadencję utrzymajcie troszeczkę niższą, nie tak samo wysoką, jak mieliście na wyższym biegu. I to robimy przez minutę. I potem znowu 4 minuty jedziemy lekko przy górnej granicy naszego takiego lekkiego wysiłku na rowerze i minuta, zrzucamy oczko w dół i robimy to samo. Bez względu na to, jaki jest teren, czy jedziemy pod górę, czy jedziemy z góry, utrzymujemy cały czas takie tempo. Nie ma tutaj granicy ilości tych interwałów, no bo są to pewnego rodzaju interwały, czy takie lekkie tempówki, przepraszam, szybkościowe, możemy tak to nazwać. Jeżeli będziecie się czuli po 5 takich cyklach, czyli to będzie 25 minut już zmęczeni, to pozostałe pół godziny po prostu dokręćcie sobie do domu tempem rozjazdowym. Jeżeli będziecie w stanie zrobić 8, to zróbcie 8. Myślę, że nie ma sensu robić więcej niż 10. Nie chodzi o to, żebyśmy byli bardzo zmęczeni, żebyśmy kumulowali kwas mlekowy podczas tej minuty wyższego wysiłku. Chodzi o to, żeby nasza noga kręciła się, metabolizm będzie podwyższony niż przy zwykłym tempie rozjazdowym, a wciąż będziemy pracować głównie tlenowo, czyli z moich łydasów czy ud będzie się spalała tkanka tłuszczowa i na tym mi właśnie zależy, bo jeszcze będzie parę kilo być może do zrzucenia, a w to miejsce może kilogram albo półtora masy mięśniowej. I myślę, że będę powoli przygotowywał się do zawodów jakichś przełajowych na jesień, a także już do następnego sezonu. To ruszamy na Endomondo, pokażę Wam też wykres mojej prędkości, zobaczycie, jak to wygląda interwałowo, na tyle, na ile jeszcze mój telefon wytrzyma, bo ma teraz 13% baterii. Ruszamy, kawałek Wam sfilmuję, a resztę zobaczycie sobie na wykresie na Endomondo. No to jedziemy. Go! O, jak dobrze na asfalcie. Uhuhu. O. O, mamy trochę wiatru, ale to nic. Dosyć fajna droga, jeszcze tutaj nie byłem. Uwielbiam jeździć drogami, których nie znam jeszcze. No dobra, to teraz kręcę sobie 4 minuty takiej właśnie intensywności, czyli mogę do Was w miarę spokojnie mówić, ale jak widzicie, kiedy kończę co któryś tam wyraz, to robię takie i muszę nabrać więcej powietrza. I to jest ta intensywność, o którą mi chodzi. Prędkość jest nieistotna, dlatego że wiatr może być różny, możecie być na pagórkowatym terenie. A i ważna rzecz, jeżeli jesteście na terenie pagórkowatym, to nie pozwólcie, żeby podjazdy
wyraźnie zwiększyły waszą intensywność, bo będą was do tego zmuszały. Po prostu wrzucajcie to, co macie, żeby było lekko i przyjemnie. Z góry sobie i tak prędkość nadrobicie, jeżeli wam zależy na prędkości, ale na nią naprawdę nie za bardzo powinniśmy patrzeć. Albo taką samą, jaką miałem na prostej, a wysiłek będzie większy. Ale teraz już lekko z góry, także biegami operujcie. Może słyszycie, jest lekka zadyszka i właśnie o tą intensywność chodzi. To będzie tętno koło 140 paru uderzeń na minutę. To jest też tylko minuta. Jest ciężko, zrobię w górę i już. I już. Kolejne 4 minuty lżejszej jazdy. Jak widzicie, chcę wam pokazać. Podjazd jednak ze mnie wycisnął trochę więcej. Więc poszła jedna pierwsza tarcza z przodu, trójka z tyłu. Muszę to uspokoić sobie. Góry będą to utrudniać. Będą to utrudniać. Dlatego pracujmy nad biegami, nad przełożeniem. Fajnie, bo nadal nie wiem, gdzie jestem. Przyjemnie się zgubić. Tak jak zawsze przy pierwszych tempówkach czy interwałach, te dwa, może nawet trzy pierwsze, to jest trochę poznanie tematu. Ja na przykład miałem drugą tempówkę na podjeździe. Miałem problem z dobraniem biegu. Teraz już jest, będzie już czwarta tempówka. Za pół minuty ją zaczynam. Spokojnie jadę właściwym tempem, mimo że miałem podjazd. Także na wykresie prędkości nie wyjdą te tempówki tak dokładnie. Ale teraz sobie spokojnie kręcę i za paręnaście sekund idzie ząbek w dół, bo mam lekko z góry. Na prostej też bym zrobił ząbek w dół i utrzymanie kadencji. No to jedziemy. Hop! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. O! Ćwiczę szybkość, kręcę nogą. Będzie mała przerwa. Nie musicie mieć ambicji, żeby jechać cały czas bez przerwy godzinę. Trzymamy się naszej podstawowej zasady, że trening ma nam sprawiać radość, nawet wtedy, kiedy może nam się wydawać cięższy. Uwierzcie mi, dzisiejszy nie jest taki super ciężki. Muszę się zatrzymać, bo trochę mi drętwieje wskazujący palec lewej dłoni. To jest też nieprzyzwyczajenie do łap, ale też do tych starszych łap. Jednak to, co się chwalą producenci, że wciąż pracują z kolejnymi rocznikami nad ergonomią kształtu klamką manetek, to nie jest bójda, bo na Sorach zeszłego roku nie miałem żadnych problemów. Na tych Ultegrach troszeczkę mi właśnie lewa dłoń szwankuje. To też nie jest moje ustawienie, chciałbym mieć niżej kierownicę, dłoń też wtedy inaczej będzie ustawiona, ale robię sobie przerwę, będzie rozciąganie, a potem jeszcze zrobimy ze 4 takie cykle i będziemy w domu. Bawcie się dobrze. Wieczorkiem będzie film. Na razie, hej.